trochę plastiku, bo ja to muszę wyglądać podłużone w przepraszam za... Nie, ale tak proszę, to jest fajniejsza atmosfera, bo ja też mam kosmiczami, nie? Mówią, że ja już nie mam tego. Ale jest potrzebna. Właśnie, ale jest potrzebna. Takie drganie gdzieś tam w piątym kręgu licząc od tego, od czaszki. Także może właśnie przejdźmy do tego mojego zapytania, bo nie miałem pomysłu, jak mówiłem na tomik. Tutaj miałem okazję, przyspieszono mi gdzieś to wydanie. Z uwagi na brak czasu szukałem jednak pomysłu. No i przeglądając tam bodajże Biblię, wpadłem na fajne 8 błogosławieństw, sobie gdzieś wziąłem je za wzór. I tak powstał ten tom, no nie wiem, będą Państwo doceniali. Ja chciałem po prostu poczytać, może tak, nie? Może zrobię tak, że sobie będę wybierał wiersze i poczytam. Mówię, to wzór błogosławieństwa, 8 błogosławieństw, które tak wielu z nas zna. I na tej podstawie gdzieś budowałem ten dom. Nie wiem, czy się udało. Chciałem tym zawrzeć to, co czuję gdzieś, jakby tą rozmowę moją z Bogiem, albo to, co zrozumiałem z tych 6 lat bycia na ziemi, no jak nie było bycia chrześcijaninem. Poznałem oczywiście inne wiary, inne wierzenia, innych wyznawców i moich współkatolików też. Poznając człowieka, poznając dobro, zło, próbując to nazywać, odróżniać, określać. Bo każdy nas to robi. Każdy gdzieś się szykuje tego, jak powinno wyglądać jego życie, czy ono powinno być bardziej dobre, czym jest spowiedź, nas usprawiedli. Ja też takie pytanie sobie przez życie zadawałem. Oczywiście najgorsze są, najbardziej trudno jest odpowiedzieć na to wszystko. I dlatego może właśnie pomoc jest pierwsza gdzieś, gdzie człowiek powiedzmy próbuje zrozumieć Boga, a z drugiej strony podziękować mu za to, że gdzieś tam jest się powiedzmy tym poetą, czy jest się wrażliwym człowiekiem, czy nawet to, że dostrzega się na przykład zielone drzewo i nie potrafi się na tym drzewie zachwycić. To jest fajne. Fajne ludzie, którzy piszą, myślę, że wgłębianie się w znaczenia słów, rozumie się je głębiej właśnie poprzez umysł i spoglądanie i czucie, bo to też jest ważne. Także tak to miało wyglądać. Czy wyszło mi? Może zacznę czytać. Zacznę od początku, mówię, powtarzam, to było 8 błogosławieństw i gdzieś tam te wiersze segregowałem, wkładałem, podstawiając właśnie pod znaczenie tych błogosławieństw. I zacznę od pierwszego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Upadnij na kolana i poczuj ból serca, jaki w uczniom swych czynów zadałeś Bogu. Albowiem tylko w ciszy modlitwa uzdrawia. Ubogim i pokornym bliżej do zbawienia. W roku 1260 palono Żydów w Krzywce. Uważano wtedy, że są szkodliwi. Na początku XX wieku palono ich dalej, uznając, że nie pasują do nowej ideologii. Ale dopiero teraz zrozumiałem, prawdopodobnie nie mieli życia obiecanego. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Matko, nie płacz nad losem, nie płacz nad syna losem. On to dobrowolnie odnalazł Boga. Miłości pocieszyciela. Nienawidzę cię za to, że jesteś moim pięknym i nadal trwa róża i krzyż z kolcami losu przewrotnego, którym codziennie się rani, a z nieba płyną łzy. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiągną ziemię. Z pokorą przyjmuję krzyk Sodomy, albowiem po zagładzie zła zrodził się z nasienia, które rośnie, mój Panie, i wieczna będzie ziemia.
ukryłem uczucia. Stała się ulewa i wszystko było można z niej ulepić. Królową, ptaka, różę, rybę, ale. Zapragnąłem więcej. Zapragnąłem wszystkiego. Z nicości wyłonił się potwór. Miłość istnieje tylko w moim wierszu. To jest taki wiersz, który gdzieś pisałem z myślą o swoich synach. Mam dwóch, jeden mały, drugi duży. I on brzmi tak. Biały anioł złamał skrzydła. Właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebowałem stróża. Moje istnienie uzależnione jest od wszystkiego. Wiersza, miłości, ciszy, spokoju i... I więcej nie napiszę. Bo po co drażnić tych, którzy mienią się dobrymi, choć nie potrafią jako pierwsi rzucić we mnie kamieni. Zaczynam naprawiać aniołowi skrzydła dla moich synów. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Kiedy wpuścisz mnie, Panie, do rajskiego ogrodu, nie zapomnij, sędzio, obmyć stopy moim wrogom, albowiem to dzięki nim jestem dziś jednym ze sprawiedliwych. Pamiętasz, byłem jak anioł, otwarte serce i skrzydła, które unosiły mnie do nieba. Gdy będziesz przechodzić obok mojego nagrobka, zobacz, umarł człowiek, który cię kochał. Polska. Tam w dole śpi czarny staw, ukryta tajemnica Boga. Myślami, rzeźbię w skale, zaznaczam swój czas. Jak wiatr składam pocałunki na policzkach ziemi. W tej ciszy płynie do Boga biały papież. Więc zawiązuję kartę miłości, stąpając po obu brzegach przeznaczenia. A świat, który pachnie wolnością, uczy mnie pokory i zieleni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Po deszczu wypełzają na ruchliwą ulicę samobójcy, a ja szukam azylu. Każdy ślimak jest moim obowiązkiem wobec miłości, bo tak ukochał mnie Pan. Spowiedź. Spowiadam się Wam, bracia i siostry, poeci, zgrzeszyłem ostatnim moim wierszem, który było kobiecie, a na końcu zaprosiłem Boga. Bóg mi wybaczy, ta kobieta jest krytykiem mojej wierzy. Ta spowiedź nie miałaby sensu, gdybym nie wierzył w władzę nieba i słowa zgadanego. Bóg umarł, myśmy go zabili. Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami, niczego. Ciemność. To, co ujrzałem na drugim poziomie świadomości, gdy poszukiwałem sensu trwania. Poczułem się winny rozlanej krwi, zadanego cierpienia, absurdu, którym przystroiłem świat. Strumień przypadkowości popchnął mnie w intelektualną anarchię. Gdy obudziłem się, zapragnąłem Boga. A krzyż ociekał już. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Sama myśl o Bogu jest Bogiem. Gdy idę z kobietą za rękę przez las zielony, wszędzie oglądam Ciebie, Boże, a niewierny Tomasz, sąsiad sprzeciwka, zazdrości mi mojej wiary. Świt przychodzi krzykiem, gdy razem pod kołdrą nieba udaje Maria, będąc jedynie namiastką ich białych piór. Dzień i noc już zawsze znaczą tyle samo. Mówimy szeptem, aby tylko nie usłyszeć swoich marzeń. Tak uciekamy.
tak poznałem człowieka. Poznałem go w jednym z ludzkich kampów. Siedział wpatrzony w pustym. Dookoła był szum. Spytałem, kim jesteś? Podniósł głowę i ojciec i syn. Ojciec, który nie kocha. Syn, który nie był kochany. Mąż i kochany. Mąż przyszłej śmierci. Kochany. Jednorazowa radość kobiet. Poeta i krytyk. Poeta smutku, żalu. Krytyk zła, który niosłem w sobie. Narzeczony i nadziei. Narzeczony, który ma za daleko do nadziei. Życie i śmierć. Życie zrodzone w grudzie i śmierć w bramach do piekła. A tak naprawdę jestem skurwysynoczy. Więc odejdź, bo cię zatruję. Słów swoją pożogą. Tacy jak ja piją sam. Gorycz swoich dni. I tak poznałem człowieka. Zagubieni w swoim pozwoleniu szukamy Boga. Burdel to teraz nasz dom. Tyle tylko, że nie ma tam Świetlickiego. Czasami można spotkać tam śniegu, ale w takim macierzyńskim boli ręka. A tak bez obrazy mieszkamy w nim wszyscy. Poeci nic. Mamy królewskie życie, nawet prasa często o tym pisze. Tak, to dobre miejsce do pisania poezji. Kolejny już dzień modlę się do świętego Brunona, patrona Błąkany. Moja prośba jest nadzwyczajna. Chcę rozróżniać prawdę od kłamstwa, miłość od nienawiści. Chciałbym mieć pewność istnienia i zapisać się złotą szczęką w księdze dobra i ziemi. Ale wciąż słyszę dziwne głosy, dziwne widzę w stracie. Wciąż boję się i lękam i drży mi dusza, czasami ręka. Gdy piszę list z prośbą do Boga, a choćby okruszki z ostatniej wieczerzy. Święty Brunon, jak można zamienić Ciebie na innego patrona? Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, albowiem do nich należy Królestwo Boże. Boże, coś Polskę przez tragiczne wieki doświadczał politycznymi zdrajcami. Coś ich obiecał wolność i sprawiedliwość. Wróć nam w to wiarę po tylu wiekach. Przed Twe ołtarze zanoszę błaganie. Ojczyznę wolną uraczam na świecie. Za zaoszczędzone euro kupiłem milion do burdelu. Wybór był światowy. Gdy wydało się, że jestem poetą, dostałem za darmo. Dzisiaj moja poezja czytana jest tylko w burdelach, jako modlitwa przed wieczerzą. To już ostatni wiersz w tym tomiku, który Państwu przeczytam. Moje kochanki nie są wymagające. Do szczęścia wystarcza im mój błąd i dotyk. Zawsze czują się wspaniale. W czasie, gdy w łóżku spełniam ich marzenia, mężowie czytają moją poezję. I tylko kolega ksiądz pytanie, czy ja na